Szanowni Państwo, mam zaszczyt przywitać Państwa bardzo gorąco i serdecznie na dość niecodziennej, zważywszy na okoliczności i miejsce, w którym się znajdujemy, konferencji prasowej dotyczącej filmu Gwiazdy, filmu inspirowanego prawdziwymi wydarzeniami, filmu opowiadającego o... I tu myślę, że najlepiej będzie, jeżeli oddam mikrofon naszym znamienitym gościom. Na początek chciałbym zaanonsować prezesa spółki Film Point Group, producenta filmu, pana Jarosława Pachowskiego, poprosić o przedstawienie gości oraz o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować, że zechcieliście przyjąć nasze zaproszenie i być tu dzisiaj z nami w chwilach dla nas bardzo szczególnych, radosnych. W dniu wczorajszym rozpoczęły się zdjęcia do filmu, a więc moment, w którym dla wielu z nas realizują się, dla niektórych wieloletnie, a w każdym razie wielomiesięczne marzenia, plany, wizje. Dla wszystkich satysfakcja i zawodowa, i taka normalna ludzka z tego, że powstaje z całą pewnością bardzo ciekawe dzieło. Także chcieliśmy się podzielić emocjami, które towarzyszą nam w tych dniach z Państwem, przekazać też maksimum informacji. Oczywiście o tym, o czym będzie film, najlepiej się dowiedzieć idąc na ten film, kiedy wejdzie do kin, ale szereg informacji na pewno możemy przekazać. Zanim przejdę do przedstawienia naszej znakomitej filmowej ekipy, chciałbym powitać i złożyć wyrazy uszanowania dwóm bardzo szczególnym osobom. Przede wszystkim, ja przepraszam, że pozwolę mówić siedząc, ale mam nadzieję, że jesteśmy w tak kameralnym gronie i w tak kameralnej przestrzeni, że chyba nie ma sensu ceremoniał jeszcze komplikować. Pani prezydent miasta Zabrza, pani Małgorzata Mańka Szulik, którą witam bardzo serdecznie i której chcę wyrazić wszystkim słowa podziękowania za duże osobiste zaangażowanie w wielomiesięcznym procesie, który prowadził do tego dnia wczorajszego i dzisiejszego, i osobiste zaangażowanie i gościnność, z jaką jesteśmy tutaj witani. I postać, której piękny, ciekawy, dynamiczny, filmowy po prostu życiorys jest kanwą, jest inspiracją, o czym oczywiście najlepiej powie za chwilę najbardziej inspirowana osoba, ale jest inspiracją dla całego naszego przedsięwzięcia, czyli pan Jan Banaś. Bardzo serdecznie witam. Proszę Państwa, pomysłodawca, twórca, autor scenariusza i reżyser, a więc po prostu capo di tutti capi, ojciec chrzestny całego przedsięwzięcia, pan Jan Kidawa-Błoński. Witam Państwa. Może ja zacznę od tego, że przedstawię osoby, które tutaj z nami siedzą przy stole. I te, które są nieobecne, bo już są na planie i przygotowują kolejne ujęcie, które będziemy musieli za niedługo zacząć. Otóż chciałbym przedstawić Mateusza Kościukiewicza, który wcieli się w rolę bohatera, czyli naszego filmowego Jana Banasia. Panowie się już poznali, polubili się. mamy jakąś gwarancję, że ta współpraca będzie się dobrze układała. Teraz nie wiem, prawdę mówiąc, w jakiej kolejności wymienić, ale to może zacznę, że przedstawię filmową matkę bohatera, panią Magdę Cielecką. Co miło. Jest z nami też filmowy ojciec bohatera, Paweł Delong. To ten z Niemiec, jak wszyscy wiedzą, tak? Paweł będzie grał cały film po niemiecku. No, chciałbym przedstawić postać fikcyjną w naszym filmie. To jest tak zwana miłość bohatera. Pani Karolina Szymczak po raz pierwszy na polskim ekranie, ale już zdążyła zadebiutować w hollywoodzkiej produkcji
z czego się bardzo cieszymy. No i Sebastian Fabiański, który zagra kolejną taką postać, powiedzmy sobie, wyimaginowaną, przyjaciela, bohatera. Być może niektórzy odnajdą w tym przyjacielu jakieś kompilacje prawdziwych przyjaciół. To już zostawiamy Państwa interpretacji, to samo zresztą tyczy roli tak zwanej ukochanej. No i myślę, że chciałem tylko powiedzieć, że zdjęcia do filmu robi Michał Englert, który niestety jest w tej chwili na planie i przygotowuje się do kolejnego ujęcia. Ojczyma bohatera zagra Eryk Lubos, który pokaże swój talent operując znakomicie gwarą śląską, bo okazało się, że Eryk się urodził koło Tarnowskich Gór i jeszcze nigdy nie miał okazji zagrać gwarą, to damy mu taką okazję. No i taką postać, nazywamy ją roboczo generał, być może Państwo odnajdziecie w tej postaci jakieś ślady z słynnego generała Ziętka, zagra go Marian Dziędziel, który też będzie się posługiwał gwarą śląską i czyni to znakomicie. No to może tyle na wstępie. Chciałbym bardzo poprosić o zabranie głosu panią prezydent, proszę. Szanowni Państwo, już parę tajemnic zostało zdradzonych, więc myślę, że mnie zostało troszkę podsumować. Ja ogromnie się cieszę, że udało nam się doprowadzić do tego momentu, w którym mówimy o rozpoczęciu prac właściwie kilkunastomiesięcznych, bo rozmowy o filmie Gwiazdy trwają od dłuższego czasu. Właściwie Euro 2012, które no nie znalazło miejsca na Śląsku, a też przecież najbardziej utytułowany klub Górnik Zabrze, który na pewno mówi o tym, że warto nie tylko emocjonować się, ale w ten klub inwestować. No i oczywiście zacięcie pana prezydenta Krzysztofa Lewandowskiego, a też sukcesy pana Jana Kidawy-Błońskiego. To wszystko spowodowało, że zaczęłam namawiać grupę ludzi do tego, żeby nie przejść tak zupełnie obojętnie koło sukcesów Górnika. Mam nadzieję, że tych sprzed lata, wierzę, że tych, które też będą, wierzę, że ten film też porwie naszych sportowców i znowu wszystko będzie jak za dawnych lat. Szanowni Państwo, ogromnie, ogromnie się cieszę, że ten zespół ludzi wziął się do roboty. No i jak czytacie Państwo, ponoć mamy się spotkać na jesień 2015. Oby tak się stało, wtedy będziemy rozpoznawali w filmie zdecydowanie więcej postaci. Jest tu z nami Stasiu Oślizło, myślę, że konsultant też tej grupy, jest wiele, wiele innych wspaniałych ludzi, którzy z pasją zapewne będą wspierać to działanie. A my z radością będziemy oczekiwać, szanowni panowie, na efekty jesienią 2015 roku. Dziękuję bardzo, panie prezydent. Proszę państwa, ponieważ rzecz się dzieje szalenie dynamicznie i po prostu za chwilę będą kontynuowane zdjęcia i część z tu obecnych osób, ważnych osób, musi dosyć szybko się z nami rozstać i przenieść się na plan, do czego zresztą zachęcałbym w ogóle wszystkich Państwa razem z nami, bo możemy część tej konferencji przenieść na plan i dalej kontynuować bardziej bilateralny i kameralny, no już nie kameralny, ale bilateralnych kontaktach te rozmowy. Zachęcam do zadawania pytań w tej chwili, korzystając z tej sytuacji. Przepraszam za to, że część z nas będzie musiała Państwa wkrótce opuścić i zapraszam również zaraz po zakończeniu spotkania tutaj bezpośrednio na plan, gdzie też jesteście Państwo oczekiwani. Proszę bardzo o pytania. Szanowni Państwo, czas na pytania. Każdego chętnego poproszę o podniesienie ręki. Zostanie dostarczony mikrofon. Leszek Błażyński, Przegląd Sportowy. Mam pytanie do pana Kidawy-Błońskiego. Czy pan pamięta pana Jana Banasia z boiska, kiedy był pan studentem? Nie wiem, chodził pan na mecze Górnika Zabrze czy Ruchu Chorzów? Bo pan jest chorzowianinem, z tego co wiem, z urodzenia, prawda? I właśnie, czy pan pamięta te czasy? Pamiętam znakomicie te czasy, byłem wtedy młody, prężny, piękny, miałem długie włosy, długą brodę. Kochałem piłkę, kochałem też żużel, byłem
No, o mało nie zostałem zawodnikiem KS Śląsk Świętochłowice. Miałem tam jeździć, no niestety nie udało się. Na żużlu, tak. No oczywiście, że pamiętam Jana Banasia, tak jak pamiętam wszystkich, no prawie wszystkich fantastycznych zawodników Górnika Zabrze z tamtych czasów. Trzeba chyba ich wymieniać. Od kapitana Oślizło, Złotka Lubańskiego, Gargonia, Żołtysika. Myślę, że postacie nawiązujące do ich postaci wystąpią również w filmie. Będziemy się starali dodatkowo, żeby jeszcze były dosyć podobne. No nie wiem, czy nam się to uda. Jesteśmy dosyć blisko. Chcemy zadbać o to, żeby te postacie były jakoś rozpoznawalne. Także tak, pamiętam, to były wielkie przeżycia. Zresztą nie było to jakieś wielkie bohaterstwo, bo po prostu wtedy wszyscy siedzieli przed telewizorami i oglądali piłkę. No w ogóle nie było możliwości, żeby nie żyć piłką, o tak powiem. Jeżeli mogę? Tak, proszę bardzo. Dodać, ja jestem urodzonym warszawiakiem, więc z natury rzeczy na polu piłkarskim mógłbym wywoływać negatywne emocje tutaj. Natomiast chcę powiedzieć, że będąc urodzonym warszawiakiem, bardzo również kibicowałem Górnikowi Zabrze, może nawet więcej niż... Nie chcę się narazić, bo chcę wrócić jeszcze do swojego miasta, ale może czasami nawet bardziej niż moim znanym drużynom. To były takie czasy, kiedy chłopcy... Nie było gier komputerowych, nie było tej całej wirtualnej rzeczywistości, którą dzisiaj sobie odtwarzamy. I graliśmy, czy emocjonowaliśmy się tymi grami poprzez gry w kapsle. Nie wiem, czy ktoś z Państwa tu pamięta, że każdy kapsel odzorował piłkarza i się pstrykało w te kapsle, które miały trafić w piłeczkę papierową. Więc ja pana Jana Banasia miałem na swoim kapslu. Pamiętam nie tylko z telewizji, nie tylko z emocji czysto sportowych, ale tych także bardzo takich chłopięcych. I szukałem tego kapsla, może go znajdę. Pamiętam na pewno, że miałem pana w swojej drużynie. Bardzo proszę o kolejne pytania. Jacek Skorek, Telewizja Polska. Panie Mateuszu, rola piłkarza, czy wymagała od pana również przygotowań, czy też z piłką ma pan jakiś bliższy kontakt? No ja w piłkę gram od dziecka. Nawet tutaj na planie spotkałem dziewczynę, która pracuje z nami w pionie reżyserskim, i jej chłopak, który studiuje w Łodzi na reżyserii, jest moim kolegą z boiska, takim, no, z którym wiele, wiele lat grałem, więc jakiś z dzieciństwa kontakt do mnie wrócił też. No ja praktycznie odkąd pamiętam grałem w piłkę nożną, gram do dzisiaj, no jestem amatorem. Nie jestem zawodowcem, ale myślę, że sobie z tym poradzę, bo jednak gdzieś to w moich nogach jest i we krwi gdzieś to mam. Kocham ten sport bardzo. Przygotowywałem się kilka miesięcy, no jednak trzeba było formę zbudować taką trochę poważniejszą, sportową. No może nie sportową, ale taką, żeby pociągnąć te zdjęcia i wszystkie te rzeczy wykonać tak, żeby to wyglądało w kamerze, no co najmniej tak, no, na 10%, jak to chociaż panowie wtedy grali, żeby nie było obciachu. No. Bardzo proszę o zadawanie kolejnych pytań. Ja mam pytanie o tytuł, bo tytuł jest Gwiazdy, a jest film oparty na jednej osobie, prawda? To skąd ta liczba mnoga, Gwiazdy? Proszę pana, no przede wszystkim to jest tytuł roboczy, tak? Także jeszcze ciągle się zastrzegamy, że może on ulec zmianie, ale Gwiazdy to są też marzenia bohatera, które gdzieś tam są w gwiazdach, bo opowiadając historię wybitnego sportowca, sięgamy do czasów dzieciństwa, kiedy no, marzył o tym, żeby zostać piłkarzem, tak? Jak i wszyscy wtedy marzyli o tym, żeby zostać piłkarzem, więc to jest też taki film o marzeniach. Stąd został nam trochę tytuł Gwiazdy. Mamy jedną gwiazdę, ale będziemy też mieli inne gwiazdy w tym filmie. Gwiazdy piłkarskie, gwiazdy aktorskie. Myślę, że to akurat pod tym względem to się chyba nadaje. Czy są dalsze pytania? Paweł Czado, Gazeta Wyborcza. Jak wiadomo, pan Jan Banaś był świetnym piłkarzem, jego życiorys jest niezwykły. Moje pytanie brzmi, czy będziecie państwo skupiać się tylko, powiedzmy, na wątku zabrzańskim? Czy będzie tam miejsce też na Berlin, na Mikołów, na Załęże?
Tak, to było zbyt kuszące, żeby się na tym nie skupić. Zresztą dlatego mówimy cały czas, że to nie będzie wierne odtworzenie historii pana Jana, tylko ta historia będzie pewną inspiracją, dlatego że po prostu trudno byłoby znaleźć taką formę narracyjną, w której w 2 godziny można byłoby to wszystko opowiedzieć. No musimy stosować pewne kompilacje, czasem coś może w kalendarzu się nie zgodzi. Natomiast ja powiem tylko w skrócie, że film jest skonstruowany tak, że dzieje się on w 74 roku, ta akcja podstawowa, dokładnie w czasie Mistrzostw Świata w Niemczech i dzieje się ona dokładnie w czasie słynnego meczu tak zwanego na wodzie między Polską a RFM. Film będzie trwał tyle, ile 2 połowy tego meczu, przerwa i jeszcze będzie potem taki mały epilog. I z tego punktu widzenia bohater filmu, który nie zagrał w tym meczu, jak wszyscy wiemy, być może film odsłoni również jakąś hipotezę na ten temat, jak to się stało, cofnie się w retrospekcjach, tak powiem, do tyłu, do swojej historii, łącznie z tym, że pokażemy scenę dzieciństwa, czy sceny dzieciństwa w Berlinie. Za chwilkę podejdę do Państwa z mikrofonem. Dostałem tutaj przed momentem informację, iż Pan Paweł oraz Pan Mateusz muszą niestety już nas w tym momencie opuścić. Cała reszta jednak naszego znakomitego grona jest jeszcze do Państwa dyspozycji. Dobrze, ja zostanę. Mateusz i Paweł, tak. Dobra, to ja dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo gorąco za obecność podczas dzisiejszej konferencji. No, na planie firmowym musi być wszystko jak w zegarku, tak więc dwójka naszych wspaniałych aktorów musiała już pilnie wyjechać. Proszę o dalsze pytania. Jerzy Mucha, szef Biura Prasowego Górnika Zabrze, a do pani Magdy. Pytanie mam, czy w tej pani bogatej karierze aktorskiej, którą skądinąd dobrze znamy, ale nie do końca, były wcześniej filmy o tematyce sportowej, jak to druga część, pani pochodzi z Żarek, województwo śląskie na północ, od Zabrza, nasz Bakunik, się pani kojarzyła kiedyś w dzieciństwie pozytywnie, czy w ogóle się kojarzyła? Tak, to dzisiaj jest województwo śląskie, kiedyś to było częstochowskie, ale oczywiście, ponieważ to jest no, dosyć blisko, to ja z tymi terenami tutaj zawsze byłam związana. Mój brat chodził tutaj do liceum, miałam tutaj rodzinę, która zresztą później w tamtych czasach wyjechała do Niemiec, więc znam te rejony, te klimaty jak najbardziej. Natomiast zawodowo nie miałam jeszcze takiego doświadczenia. Zresztą no, ja tutaj w piłkę kopać nie będę, ale będę takim niemym świadkiem tych wszystkich zdarzeń, które są no, życiem bohatera, czyli mojego filmowego syna. I co mnie bardzo w tym filmie interesuje, to jest takie też przejście przez epoki, ponieważ zaczynamy rzeczywiście od 43 chyba czy 2 roku i kończymy w tym 74. To jest taka wspaniała możliwość pokazania, jak się zmieniała też Polska, jak się zmieniali ludzie w tym czasie, nie tylko ze względu na mody i na oczywiście sytuację polityczną, ale jak to wszystko na nich wpływało, jak wpływało na wybory. To oczywiście pan Jan na pewno dużo mógłby na ten temat powiedzieć, jak bardzo ludzie byli zdeterminowani poprzez los, poprzez po prostu miejsce, gdzie się urodzili i sytuację polityczną, która wtedy miała miejsce. Dla mojej postaci jakby to jest ważniejsze i ja na tym się będę tutaj najbardziej skupiać. Bardzo dziękujemy. Kolejne pytanie. Dzień dobry, Rafał Pawłowski, Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Ja mam pytanie do pana Jana Banasia. Panie Janie, chciałbym, żeby pan powiedział, jakie było pana pierwsze spotkanie z reżyserem i chciałbym, ponieważ film, jak powiedzieliśmy, dotyczy, czy dociera z historią pańską do roku 74. Ja chciałbym zapytać i jednocześnie wyrazić nadzieję, że wraz z filmem przeczytamy pana biografię. Pierwsze spotkanie to było już parę lat wstecz. Oczywiście wszystko zainspirowała pani prezydent. Stąd wyszedł pomysł, żeby coś takiego stworzyć. No ja jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogę uczestniczyć w takim gronie naprawdę wspaniałych ludzi.
No ja jestem pewny, przekonany, że wyjdzie z tego naprawdę dobry film. Trzeba jeszcze wymienić pana prezydenta Lewandowskiego, który tak naprawdę to on podrzucił ten pomysł. No siedzi tu skromnie, sprawdza kolejne wersje scenariusza i patrzy, czy to wszystko jeszcze przedwczoraj dostałem od niego kolejne uwagi. No więc jest ktoś, kto czuwa na miejscu. Mamy chyba kolejne pytanie. Już proszę bardzo. Panie Janku, jeszcze skoro już było pytanie o tam szczegółowość opowieści, to kto tego tora Anglikom strzelił, pan czy Radocha? No na pewno nie Gadocha. Spróbujemy ten moment jakoś pokazać. Tak, bo to była centra taka po ziemi, prawda, trudno, żeby piłka lecąc po ziemi naraz znalazła się pod poprzeczką. Pan Leszek Błażyński. Rozumiem, że pan nie ma jakiegoś wpływu cenzorskiego na ten materiał, bo tak jak panowie tutaj podkreślali, że film jest na kanwie, prawda? Czyli panie Janie, czy pan może coś powiedzieć? Nie, to mi się nie podoba, tutaj jest przesada, czy jednak nie za bardzo? Nie, no wszystko jest. No chyba może, no jesteśmy, żyjemy w wolnym kraju. Pan Jan ma ochotę coś powiedzieć. Teraz będziemy zawsze słuchać. Teraz można powiedzieć trochę więcej niż za moich czasów, prawda? Czy są jeszcze jakieś pytania? Zachęcamy bardzo gorąco. Ja mam jeszcze pytanie, takie wiadomo, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale mam pytanie, czy państwo mogą zdradzić, jaki to jest budżet tego filmu i jak pan poda kwotę, to prosiłbym, bo nie wiem, jakie są realia, czy to jest wysoki, niski, średni budżet. No to jest pytanie zdecydowanie do producenta, czy może ujawnić budżet, czy nie. Ja jestem tylko reżyserem i zajmuję się stroną artystyczną. Budżet jest też inspiracją do tego działania. Wobec niektórych oczywiście instytucji kontrolujących to podlegamy bardzo ścisłym rozliczeniom i sprawdzeniom. Ja nie chciałem w tej chwili operować konkretną kwotą, szczególnie, że jesteśmy w pierwszym dniu, a nie w ostatnim dniu zdjęć, a po zdjęciach jeszcze bardzo trudny okres postprodukcyjny. Jest to, powiedziałbym, raczej ten, wie pan, to też pytanie, czy mówimy o średnią statystyczną, czy mówimy o te filmy, które w Polsce od czasu do czasu się zdarzają z budżetami 20-paromilionowymi, które nie mają nic wspólnego jakby z codzienną rzeczywistością filmową, więc jeżeli oderwiemy się od tych pików, które nie robią de facto statystyki, a czasami wyskakują nam przy niektórych tytułach, to jesteśmy w takiej mocnej średniej, znaczy powyżej przyzwoitej średniej z budżetem. Nie jest to film tani. Tak, nie jest to, no to film jest tani. Film średnio budżetowy, myślę, że można porządna tak. Średnia, tak. Porządna średnia budżetowa, która no, w ciągu, zakładamy 42 dni zdjęciowych, bo taki jest plan, no chcielibyśmy go wykonać. Wiecie, jak to jest. Wykonamy. Powinniśmy wtedy zamknąć się w tym właśnie średnim wymiarze budżetu. Film przewiduje dosyć dużo obróbki komputerowej. To jest pewna taki moment trochę nieprzewidywalny dla nas, ponieważ to jeszcze nie jest wszystko do końca skalkulowane i być nie może, ponieważ no, nie powstały jeszcze te zdjęcia piłkarskie, które będą podlegały tej obróbce. To wszystko się będzie troszkę w czasie docierało, więc rozumiem, że to jest powodem, dla którego producent tak ostrożnie się wypowiada na temat ostatecznego budżetu. Po prostu tego chyba do końca nikt nie jest w stanie przewidzieć. Mecze piłkarskie będą kręcone przy pomocy już takiej bardzo współczesnej, chyba najnowocześniejszej technologii, jaka jest stosowana w filmach reklamowych, bo wiecie państwo, że jest w tej chwili mnóstwo reklamówek piłkarskich, tak? Są one zrobione bardzo perfekcyjnie. Nike reklama, no jakieś tam inne. Chcemy być nie tyle, że gorsi, ale chcielibyśmy być jeszcze lepsi, tak? Postawiliśmy sobie bardzo ambitny zamiar, no ale to wymaga niestety wielkich środków, czasu, który może pokrzyżować terminy premiery z końcem 2015 roku. No chcemy to zrobić perfekcyjnie.
Ja tylko tak się zastrzegam, że chcemy to zrobić najlepiej, jak umiemy. Mamy znakomite wzorce i będziemy walczyć o to, żeby osiągnąć znakomity efekt. I w dobrym czasie. I w dobrym czasie. To tutaj kolejne pytanie. Rafał Szlega, Telewizja Sfera. Pani Karolino. Pierwsze pytanie. Czy pani na co dzień interesuje się piłką nożną i jak dużym wyzwaniem dla pani będzie zagranie? My tutaj na Śląsku mówimy Lipsty, tak? Głównego bohatera tego filmu. To znaczy... Lipsta. Niekoniecznie interesuję się na co dzień piłką nożną, chociaż jest to jeden z głównych sportów naszych narodowych, gdzie mamy najwięcej kibiców, więc myślę, że każdy Polak interesuje się w jakiś sposób piłką i ogląda te mecze. W szczególności teraz, kiedy Polacy zaczęli wygrywać. Czy łatwo mi będzie być dziewczyną? Lipsto, musisz się nauczyć. Dobrze. Czy łatwo, więc na razie, kiedy tego nie umiem mówić, powiem, że dziewczyną. Czy łatwo mi jest być dziewczyną? Nie wiem, to się okaże. Myślę, że ta relacja między nimi jest dość zagmatwana. Zresztą zobaczą to Państwo podczas oglądania filmu. Tego nie będę na razie zdradzać. I to wszystko się okaże. Nie jest, na pewno nie jest łatwo być dziewczyną takiego piłkarza, ponieważ jest tutaj jest walka pomiędzy miłością do piłki, a miłością do kobiety. Ja może tylko dodam, że to chyba mogę zdradzić, nie zdradzając fabuły filmu, że główny bohater ma przyjaciela, obaj są znakomitymi piłkarzami, walczą o to, żeby być jeszcze lepszymi piłkarzami i żeby obaj zagrać w Górniku Zabrze docelowo, ale tylko jeden z nich dostaje się do Górnika Zabrze, drugi nie, to dowiecie się z filmu dlaczego i obaj kochają się w tej samej kobiecie. Klasyk. Mamy chyba kolejne pytania. Wspomnieli panowie, że bardzo intensywna postprodukcja będzie w tym filmie. Czy wiadomo, kto będzie odpowiadał za efekty komputerowe? Chodzi o nazwę? Nie, znaczy na razie nie filmy, bo mamy kilka dużych tych, jak Vantage, Juicy i tak dalej, dlatego pytam, ponieważ nie ma materiałów osobistych. Tak, to prawda i ta informacja pojawi się wtedy, kiedy temat będzie przesądzony. Niekoniecznie idziemy w kierunku dużych i znanych rozwiązań. Już. Proszę o kolejne pytanie. Ja mam pytanie do pana reżysera takie, bo jednak film fabularny, sportowy, jak próbowałem sobie przypomnieć jakieś filmy ostatnie sportowe, to przyszedł mi do głowy Piłkarski Poker, jeszcze Bokser, jeszcze o Agacie Mróz, a tak naprawdę to jest taki gatunek, który chyba jest u nas, nie wiem jak to określić, wymarły, albo czy to jest dla pana jakieś wyzwanie, ryzyko i jak pan sądzi o tym gatunku filmowym poświęconym sportowi w filmie fabularnym? No tak, no słusznie pan zauważył, to jest oczywiście wielkie wyzwanie, ponieważ nie mamy wzorców, mamy wzorce amerykańskie, do których się możemy odwoływać. Natomiast jeżeli chodzi o polskie produkcje, no to ostatni był Piłkarski Poker, który właściwie był bardziej o przekrętach i szwindlach związanych z piłką niż o piłce, tak? My tutaj podejmujemy. Bokser był już bardzo dawno temu, więc to ja chyba tak. Tak. No ja myślę, że to podejmujemy duże wyzwanie, bo to jest temat, który no po prostu musimy się zmierzyć ze sposobem tego, jak to opowiedzieć. Jesteśmy w tak dziwnej sytuacji, że na przykład dystrybutorzy do końca nie wiedzą, czy filmy o tematyce sportowej cieszą się w Polsce popularnością, czy nie. Tego nie wiedzą, bo mają tylko badania dotyczące filmów amerykańskich, bo się nie zmierzyły jeszcze z żadnym polskim filmem, więc my będziemy przecierać tu pewne szlaki, ustawiać poprzeczki na jakimś poziomie. No, czuję brzemię i ciężar, no ale podejmując się pisania tego scenariusza, jestem współautorem, napisałem to z Jackiem Kondrackim, no wiedzieliśmy, za co się bierzemy, tak, że będzie to wyzwanie i mogę tylko powiedzieć, że gdyby nie
zachęta ze strony miasta Zabrze, jak rozumiem, i klubu, no to ja bym się nigdy tego wyzwania nie podjął. No oni właściwie utwierdzili nas w przekonaniu, że to jest możliwe, żeby taki film powstał i że możliwym będzie zgromadzenie budżetu, który pozwoli na zrobienie tego filmu na jakimś przyzwoitym poziomie, bo robienie tego w formie filmu niskobudżetowego po prostu mnie nie interesowało. My chcemy osiągnąć, zwłaszcza pokazując mecze piłkarskie, no pewien jednak poziom odpowiadający poziomowi dobrego, bardzo dobrego współczesnego polskiego filmu, a nawet pewnych wzorców z reklamy, więc takie będzie założenie i tak to traktuję. A państwo osądzicie, jak to wyszło. A ja dopowiem tylko, że właśnie dlatego, że nie ma takich filmów, postanowiliśmy zaproponować panu Janowi, mając na uwadze właśnie jego ogromne sukcesy i myślę, że podziwialiśmy te sukcesy. Właśnie film, który, jestem przekonana, będzie miał wielu odbiorców, właśnie dlatego, że na polskim rynku takich filmów nie ma. Chciałem zapytać, do jakiego przedziału wiekowego ma ten film być przeznaczony i ile procent na mocną akcję pan przeznaczy? To jest film, który jest bardzo bogaty w akcję. To w ogóle tam trzeba powiedzieć, że bardzo wiele się dzieje, co też sprawia nam w tej chwili no, te duże trudności realizacyjne, bo musimy nakręcić bardzo wiele materiału. No, musi być wiele ustawień kamery w ciągu dnia, żeby móc to potem jakoś szybciej montować. Ja myślę, że to będzie dosyć wyważone. To znaczy będzie to zarówno film jakby o ludziach, o człowieku, o życiu, o miłości, o przyjaźni, o marzeniach, jak i film o piłce, no bo to jest nieuniknione, bo bohater jest piłkarzem. I tak jak tutaj Karolina wspomniała, stawiamy taki pewien dylemat, czy można jednocześnie z tą samą pasją, oddaniem, poświęceniem kochać i kobietę, i piłkę, że no być może nie da się tego pogodzić, że tu trzeba dokonać jakiegoś wyboru, wybrać albo jedno i drugie, albo drugie, prawda? Więc tak to wygląda. Bardzo proszę, mamy kolejne pytanie. Dzień dobry, Anna Bielek, Interia. Ja mam pytanie do pana Sebastiana Fabiańskiego. Nic jeszcze nie wiemy o roli przyjaciela. Chciałabym, żeby coś pan opowiedział. Dzień dobry. To jest przyjaciel, no, możemy go nazwać tak na potrzeby tej chwili przyjacielem, aczkolwiek nie będzie to tak oczywiste. W zasadzie dwóch bardzo podobnych ludzi, ponieważ we dwóch marzą o tym samym, ale okoliczności życiowe jednego i drugiego są zupełnie inne i ich spotkania, które są takimi kluczowymi momentami w scenariuszu przebiegu ich relacji, są spotkaniami z pogranicza pewnych skrajności życiowych, ludzkich, i myślę, że to jest bardzo ciekawe zadanie, ponieważ relacja ich jest absolutnie nieoczywista jeden ma, nazwijmy to w cudzysłowie, rację, drugi nie ma racji, raz widzowie będą lubić tego, raz tamtego, i to jest, i myślę, że to jest no ciekawy, bardzo bohater moim zdaniem, ciekawy i tak jak właśnie Karolina mówiła o tym, że jak to jest być dziewczyną piłkarza, to chciałem się wtrącić i powiedzieć, że to nie jest jego dziewczyna, więc jakby, ale, dziękuję bardzo. Dziękuję. Nasz filmowy Janek wybierze piłkę, a pan Karolina, bo nie wyobrażam sobie, żeby sama to zrobiła. Ja też wybiorę piłkę, tylko innym kierunku. Ale też to będzie, wszystko się będzie toczyło wokół piłki i no, może za dużo powiedziałem, aczkolwiek to też nie jest tak, że no nie wiem, dobra, bo się zamotałem, dziękuję. Słuchajcie, no nie ma wyjścia. No wiemy, że pan Jan jest starym kawalerem, tak? Wybrał piłkę, wyjechał z Polski, wybrał piłkę, ale no, jeszcze, jakoś to wyjaśnimy. Ale wrócił. Ale mój bohater, czyli Ginter, myślę, że nie wiem, gdyby mógł wybrać albo kobietę, albo piłkę, to nie wiem, co by wybrał. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Na pewno zawsze kobietę. Biedne te kobiety, tak. No. Proszę bardzo, pan Jerzy Mucha. Krótkie pytanie do pani prezydent.
Pani Prezydent, premiera ogólnopolska filmu o profesorze Relidze odbyła się w Zabrzu, doskonale pamiętamy. Czy ma Pani nadzieję, że premiera ogólnopolska filmu noszącego tytuł Robocze Gwiazdy także odbędzie się w Zabrzu? No inaczej sobie tego nie wyobrażam. Myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni i wszyscy już wiemy, że to na pewno będzie w Zabrzu. No to rozumiem, że dowiedzieliśmy się właśnie w niniejszym, w tej chwili. Bardzo się cieszymy, proszę Państwa. Prawda, że w Zabrzu? To znaczy, tu mogę zrobić inteligentny unik, bo akurat to jest w rękach dystrybutora. Także mam nadzieję, że się nie naraziłam jeszcze. Myślę, że za tym stołem wszyscy jesteśmy takiego samego zdania. Szanowni Państwo, niestety jestem zmuszony kończyć część oficjalną, jeszcze zważywszy na obowiązki pana reżysera, który już musi uciekać na plan filmowy. Szanowni Państwo, w reklamówkach, które znajdą Państwo obok krzesełek, znajdują się drobne upominki przygotowane przez sponsorów, jak również pressbooki dotyczące produkcji. W imieniu organizatorów raz jeszcze gorąco zapraszam na plan filmowy, gdzie teraz przez kilkadziesiąt minut będą mogli Państwo zobaczyć kręcenie filmu oraz poszczególnych scen zza kulis, wykonać sesje zdjęciowe. Zapraszam również do korzystania z cateringu, a także do rozmów indywidualnych z twórcami. Ja może tylko słowo dodam, dobrze? To nie będą sceny, to będzie scena, na którą Państwa zapraszamy, a będzie to dokładnie scena, kiedy na lotnisku w Niemczech w słynnym czerwonym Fordzie Mustangu na Janka oczekuje ojciec, bo on uciekł wtedy z samolotu i ojciec zabiera go do samochodu. O taką scenkę dla Państwa przygotowaliśmy ze słynnym Mustangiem. Raz jeszcze gorąco zapraszamy. Sądzę, że za jakieś 20 minut powinniśmy być gotowi.